Accept the Challenge w naszej uczelni organizowany jest od 2010 roku. W tej edycji udział wzięło 150 graczy w FIFA, CS i LoL'a. Pula nagród wyniosła ponad 10 tysięcy złotych. Gościem specjalnym konferencji Dzień z e-sportem DZS był Bartosz Bajot-Jakubowski, który przybliżył nam tematykę związaną z e-sportem. Najważniejszym aspektem jest, żeby móc sobie wyznaczać cele krótkoterminowe, które jesteśmy w stanie realizować. Czy to gramy w grę indywidualnie, czy też drużynowo, warto wyznaczyć sobie właśnie na przykład jakiś turniej, czy też eliminacje, w których chcemy wziąć udział i przygotować się do nich. Mój trening składa się z trzech aspektów. Pierwsze to sparingi z topowymi graczami w Polsce. Drugie to szukanie nowych rozwiązań, czy to na YouTubie, czy to u innych streamerów. Można bardzo fajne rzeczy podpatrzeć. A trzecie to analiza własnej gry. Jak obejrzę sobie swój nagrany mecz, to jestem w stanie dostrzec dużo swoich błędów, które popełniłem i pracować nad tym, żeby wyeliminować je w przyszłości. Dostaliśmy się bardzo łatwo, uważam, że jest super zorganizowany. W grupie wygraliśmy 4-0, drużynki były całkiem dobre.